Cześć, jesteśmy w Hondurasie, w miejscowości Copan i przed nami wycieczka po ruinach majańskich. Kolejne na naszej drodze po Ameryce Centralnej. No i mówią o nich, że są bardzo ciekawe. Jest tutaj sporo zwierząt, sporo ptaków, zwłaszcza papug. A co więcej, to się zaraz przekonamy i zobaczymy. Pierwsze co wchodzimy, a już nas przywitały wielkie ary. Trafiliśmy na jakiś okres godowy tych papug, bo tak hałasują, że nie wiem, czy mnie będzie słychać. Posłuchajcie. Badania dowodzą, że Copan było zamieszkane już w 1000 roku przed naszą erą, ale to na wiek 5 do 8 naszej ery przypada świetność tego miasta i wtedy mieszkało tu około 200 tysięcy osób. Przez pewien czas stanowiło również stolicę całego państwa Majów. To, co widzicie za mną, to jest stela, czyli taka dookoła wyrzeźbiona kolumna. Tutaj akurat przedstawia władcę ubranego w ceremonialny strój. I w całym północnym Copan zachowało się aż 20 takich stel, które można podziwiać przy okazji właśnie zwiedzania ruin miasta Copan. To, co widzicie tutaj, prawdopodobnie kiedyś wyglądało tak. Do zwiedzania dostępne są też tunele, za które trzeba zapłacić dodatkowo chyba 10 albo 15 dolarów, ale słyszeliśmy, że nie warto, więc nie poszliśmy. Ale mówimy, że jakby co to są, prawda? Dajcie znać, czy warto, jak byliście. I co, Kinia? Jak wrażenia z ruin? Bardzo fajne. Chyba w mojej top 3. Razem z Tikali Palenkę. A teraz szybkie porównanie między odnowioną rzeźbą a zachowaną w oryginale, czyli bez żadnych odnowień i modyfikacji. Hola, hola. Dzisiaj Kina wymyśliła spa z jakimiś źródełkami, błotkami, nie wiadomo czym. I możliwe, że nie wrócimy o czasie do naszej wioski Copan, ale zobaczymy, co to z tego będzie.
pierwszy zabieg za nami. Nałożyliśmy sobie błotną maseczkę. Zajebiście, nie? To Kinga to wymyśliła. No co? Będziemy piękni i młodzi. Jeszcze bardziej niż jesteś. Bardziej się nie da, Kinga, w naszym wypadku. Zobaczymy. A tutaj są takie dwa zbiorniczki, jeden z ciepłą, a drugi z zimną wodą i się tak przechodzi 7 razy dookoła. To pobudza krążenie. Bardzo dziwne uczucie, ale całkiem przyjemne. Mamy te maskal i Kinga właśnie wchodzi do środka. Pokaż. Jeśli ktoś potrzebuje, to nawet jest strefa Wi-Fi. A tutaj kolejne baseniki z gorącą wodą. Generalnie to w tych gorących źródełkach spędziliśmy około 1,5 godziny. No i jest to godne polecenia miejsce, tylko trzeba uważać, żeby długo nie siedzieć w żadnym z basenów, bo wychodząc może się wam mocno zakręcić w głowie. Honduras ma swoją własną walutę i są to lempiry. Tutaj mamy banknot 50-lempirowy i jest to odpowiednik 2 dolarów. Właśnie opuszczamy Honduras i możecie się spytać, czemu tak krótko byliśmy w Hondurasie. Ale odwiedziliśmy miasteczko Copan i dalej stwierdziliśmy, nie jedziemy ze względu na złą pogodę, która panuje na wyspach, bo jest tam teraz pora deszczowa, więc postanowiliśmy się nie cackać i jechać dalej. I w deszczu nie chcemy być, tak, Kina? I jedziemy przez Gwatemalę do Salwadoru.